Hej w szafie fana. Oto nowy odcinek o reprezentacji Polski w ważnym turnieju. Jest koszulka z Euro 2008, no to lecimy. Także z subikami, z dzwonkami i łapkami w górę. To był pierwszy historyczny występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. W kwalifikacjach zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie. Głównie po fantastycznych występach z Portugalią. 2-1 u siebie i remis 2-2 na wyjeździe. Naszym selekcjonerem był wtedy Holender Leo Ben Hacker, który szybko zachwycił kibiców i wprowadził naszych graczy na international level. Na turniej prosto z plaży? Taka była według legendy droga na to Euro Łukasza Piszczka, który po kontuzji Kuby Błaszczykowskiego był ściągany z wakacji na Rodos. Bo liczy się sport i dobra zabawa. Hasło na autobusie naszej reprezentacji stało się legendarne, choć za bardzo do zwycięstwa nie motywowało. Jedyną bramkę dla naszej reprezentacji na turnieju zdobył naturalizowany Brazylijczyk Roger Guerreiro. Najpierw jednak w pierwszym spotkaniu musieliśmy uznać wyższość Niemiec. Wszystko po dwóch bramkach pochodzącego z naszego kraju Lukasa Podolskiego. Austria natomiast kojarzyć nam się będzie z Howardem Webbem i rzutem karnym dosłownie w ostatniej minucie. Ostatecznie 1-1. Przed trzecim meczem wciąż mieliśmy szansę na awans, ale w zasadzie tylko matematyczne. I tak zarówno naszego zwycięstwa dwoma bramkami, jak i wygranej Austrii z Niemcami nie było. Skończyło się na porażce 0-1 po bramce Klaśnicia i ostatnim miejscem w grupie. A to moja koszulka reprezentacji Polski z Euro 2008. To pierwszy domowy strój, ba pierwszy trykot naszej reprezentacji, jaki posiadałem jeszcze przed rozpoczęciem kolekcjonowania. Cała biała z malutkimi czerwonymi dodatkami. To jest herbem kraju z orłem, logo producenta technicznego Pumy z przodu, ale i na dwóch rękawkach. No i takie logo Polska, które w sumie wymyśliła również Puma. Wiele więcej poza metką i to też małą za dużo tu nie znajdziecie. W końcu z tyłu też pusto. To jeszcze tylko schować koszulkę i zaprosić do dalszego wspierania szafy fana przez subiki z dzwonkami i łapki w górę. Na razie.